W dzisiejszym odcinku podsumowanie Prime MMA 8. Policja Ustanowskiego. Denis Labryga o kolejny raz o wypadku. Zacznijmy od sprawy Labrygi. O mężczyźnie ostatnio było dość głośno pod tym negatywnym względem. Otóż po sieci rozniosła się informacja, że Denis pod wpływem alkoholu potrącił kobietę samochodem. Spadł na niego ogromny hejt, tak w skrócie mówiąc. Wtedy zdecydował się on na próbę poprawy swojego wizerunku i nagrał materiał, w którym tłumaczy się z zaistniałej sytuacji, że nie był do końca świadomy, że jest nietrzeźwy, bo od spożycia alkoholu miało minąć sporo czasu, oraz przeprosił publicznie ofiary wypadku i wyraził swój żal. Jednak nie zostało to odebrane przez widzów najlepiej, bo całe oświadczenie wizualnie wyglądało jak czytane z kartki i nieszczere. Hejt ciągnął się za nim i ciągnie do dziś już z mniejszą siłą. W ostatnim czasie postanowił kolejny raz wypowiedzieć się na ten temat w rozmowie na malutkim kanale Zobato. Może nie będę wam streszczać, tylko wstawię wam tu fragmenty z tej rozmowy. Zobaczcie. Bo zostałeś osądzony przez poszkodowaną o to, że próbowałeś oferować jej łapówkę. Mhm. No w początkowej fazie, jeśli chodzi o to zdarzenie, no to tak poszkodowana twierdziła od razu na drugi dzień po wyjściu ze szpitala. Zdarzenie było około 23:30. Na drugi dzień wyszła dziewucha ze szpitala, no i zaczęła latać po mediach. Tak, na pewno nie wybić się medialnie, bo nie pokazywała do tej pory swojej twarzy, tylko po prostu nadzwyczajnie. Może mnie nie lubi, może nie wiem, no ale zrobiła dosyć głośną aferę, głosząc w tamtym akurat momencie nieprawdę, co zdementowałem po usłyszeniu tych zarzutów w moją stronę. Zdementowałem to za pośrednictwem oświadczenia, które wydałem. Dużo osób zarzuca to, że oświadczenie to było takie, można powiedzieć, czytane z kartki na odpierdziel. Chciałbym, żebyś odniósł się do tego. Dlaczego tak to wyglądało? Teraz może no jest 10 dni po zdarzeniu, bo to było 3 kwietnia. Teraz możecie śmiało zobaczyć moją mordę, ona odtaja. Na tamten moment po prostu byłem psychicznie wykończony, nadal to czuwam, ale wtedy na tamten moment to po prostu od rana do rana musiałem się przespać z tym, no bo nie dochodziło to do mnie to co się wydarzyło. No i po prostu dałem oświadczenie, bo musiałem się wypowiedzieć na ten temat, nie mogłem zostawić to na boku, żeby ludzie sobie myśleli właśnie za pośrednictwem mediów, które trąbiły na mój temat i tak dalej. No to dałem oświadczenie całkiem szczere, z serducha. Może to tak wyglądało, jakbym czytał z kartki, lecz ja sobie to wszystko po prostu przemyślałem. To było, czyli my mieliśmy imprezę rodzinną ogólnie w nocy. Zeszliśmy się w godzinach wieczornych, gdzieś od 19 siedzieliśmy razem. Od 2 w nocy postanowiłem, że sobie wypiję parę drinów. Może wypiłem 0,5-0,7 litra gorzałki. I po prostu posiedzieliśmy do 5 rano, poszedłem spać, wstałem po południu, zjadłem, pokrzątałem się trochę po chacie i na wieczór wsiadłem w auto i chwilę dosłownie po wsiądzięciu do auta, wyjechaniu z parkingu, kierowaniu się na skrzyżowanie. Ja tak myślę, na tamten moment to było mi pisane i po prostu jakiś to był znak w moim życiu, żebym za długo może nie odpoczywał, za długo nie świętował sobie, nie wiem, no żałuję tego, bo jakbym, mówię, chciałbym zapobiec temu, żeby nie mieć chociażby tego alkoholu w sobie. 0,25 to nie jest jakieś 1,5 promila czy 2 promile, to są dwie lampki wina do obiadu, no ale to nie można tak tego w ten sposób tłumaczyć. Dobrze, że miałem tendencję spadkową, czyli to już jest dowód na to, że ja nie, że godzinę przed wsiądzięciem do auta, jak grzałem wódę, wiesz, napierdolony, chodziłem i wsiadłem do auta i babkę potrąciłem, tylko ja miałem tendencję spadkową, no to już było, już ten alkohol już wyparowywał we mnie coraz szybciej, coraz mocniej i za chwilę miałem być trzeźwy, no. Jeśli chodzi o tą narrację mediów i ogólnie ludzi, że ja uciekłem z miejsca wypadku, no to oczywiście, że to jest kłamstwo, bo są zabezpieczone kamery, mówiłem już o tym, że są zabezpieczone kamery, że są skierowane do biegłych sądowych, że oni to będą badać. Także na nagraniu, które ściągnięte jest z kamer, będzie widać wszystko. Całość rozmowy macie na kanale Zobato. Nie mnie oceniać tego chłopaka, chyba każdy powinien po zobaczeniu całości wyrobić swoje zdanie. Jednak i tak o szczerości w jego wypowiedziach wie tylko on sam. To teraz taka krótka informacja z życia Krzysztofa Stanowskiego. Jeśli pamiętacie, ostatnio miały miejsce masowe wycieki numerów telefonów popularnych osób. Między innymi numer Stanowskiego z kanału Zero, o czym informował dziennikarz na swoim Twitterze. Założył on od razu nowy numer, a stary odłożył na bok. Jak możemy dowiedzieć się z jego Twittera, nie była to zbyt mądra decyzja. Bardzo
bardzo miła wizyta policji w nocy. Dostali telefon z mojego numeru, że poćwiartowałem żonę. Potem jeszcze sporo innych zgłoszeń, rzekomo ode mnie. Funkcjonariuszom bardzo dziękuję za rozsądek i że nie obudzili mi dzieci. Definitywnie trzeba poprzedni numer dezaktywować. Można przeczytać na profilu Stana. Jestem ciekaw, czy te śmieszki, które doprowadziły do tej sytuacji, zostaną namierzeni i poniosą jakieś konsekwencje. No i na koniec omówimy sobie Prime MMA 8, które miało miejsce w nocy z 13 na 14 kwietnia. Była to jedna z najdłuższych gal, jakie miałem okazję oglądać. Skończyła się grubo po pierwszej w nocy. Wszystko to było zasługą przeciągającym się studiem na początku i koncertami w międzyczasie. Tak, były koncerty. Nie wiem, kto wpadł na tak kuriozalny pomysł jak koncerty, jeszcze w dodatku grane przez Tyburskiego, czyli nikogo ciekawego w branży muzycznej, i grane na full playbacku. Cały performance był pod płaszczykiem akcji charytatywnej, no ale nie oszukujmy się, mogło to zostać przeprowadzone w jakiś inny sposób i koncert nie był konieczny w przeprowadzeniu zbiórki. Przez to opóźnienia czasowe bolało się trochę nieprzychylnych komentarzy. Jednak same walki poprawiły ocenę gali. Co by nie mówić, tak ósma odsłona Prime'u to była idealna definicja freak fightów. Te walki były czystym freak fightem. Dla fanów tego typu performance'u naprawdę to było dobre wydarzenie. Przelećmy sobie szybko po wszystkich starciach. Zaczęliśmy od turnieju i walki dwóch versus dwóch. Czarny Polak i Dredziasty pokonali Jówko i Robaliniego. Co ciekawe, na samym początku Robalini zaczął bić swojego teammate'a, przez co było 3 versus 1, ale sędziowie natychmiast to przerwali. Później kamerzysta pierwszy raz został pokonany przez ciosy Pazika, a następnie wygrany z wujkiem Samozło obijali, co by nie mówić, charakternego młodego Magikala, aż do jego przegranej. Kolejna to walka kobiet, czyli Kasia Kubiak i Wiola Kotelecka. W walce wydawało się, że Wiola ma przewagę, jednak decyzja sędziów uniosła rękę Kasi. Osobiście dla mnie kontrowersyjny wynik, ale sędzią nie jestem i nie mnie oceniać takie rzeczy. Wracamy do chłopaków. Kolar jedną ręką pokonuje największego leszcza, jakiego kamera widziała, Lasika. Kwintesencją tej walki jest ten oto klip, na którym nawet sędzia szydzi z postawy Lasika. Dzik versus Chick. Tu doszło do kuriozalnej sytuacji. Chick, mimo że dominował, był bardziej aktywny i podczas liczenia jego rywala ten się położył i poddał, bo stwierdził, że nie ma sił. Później kolejna walka kobiet. 2 versus 2. Była to idealna okazja na szybkie skoczenie do toalety czy pójście na jedzenie, jak stwierdzili widzowie na Twitterze. Puchar wygranych odebrały Smoroń i Daniel. Nic ciekawego, zwykła szamotanina i losowe machanie rękami. Kolejny pojedynek był o wiele bardziej sportowy i ciekawszy dla oka. Skowyra decyzją sędziów pokonał Krychę po długiej batalii. Następnie Kaczor brutalnie zdominował Kapelę. Nawet powtórzył słynną akcję z walki Polaka i Ferrariego, oddając soccer kicka w Kapelę, gdy ten był na deskach. W tej sytuacji jednak nie doszło do dyskwalifikacji. Później Paramaxin zdominował Olejnika i, korzystając z okazji jego dominacji, postanowił go dosłownie poujeżdżać. W kolejnej części mieliśmy możliwość obejrzenia finału igrzysk. Tam Czarny Polak, który był faworytem, został ubity. W międzyczasie Dredziasty został wyrzucony z oktagonu przez sędziego i na zakończenie Pazik wykończył wujka Samozło, tym samym stając się niespodziewanym zwycięzcą całego turnieju. W kolejnej bitce prezes Jóźwiak technicznym nokautem polepszył swoje statystyki kosztem stat Japczana. Dalej fenomenalną obrotówką Daro Lew znokautował Bagietkę. No i main event. Tańcula i Don Casio. Włodarz Prime'u decyzją sędziów po 4 rundach bijatyki, zapleczu już po wydarzeniu w Mediarumie, doszło jeszcze do starcia starszego pana Jacka i pana prezesa Jóźwiaka. Ochrona i tym razem odpowiednio zadziałała. Ile zlizywałeś, ty? Męska dziwko! Kochanek z tańculą od lat! A co kobiety masz na to? Będziesz w moim własnym domu mnie ubliżał. Boże, czyś w własnej gali! Jeszcze mi za to zapłacisz! I teraz frajerskie nie liczy! Możesz mi cisnąć do woli! Męska dziwko! Coming out robiliście! Tak. Mówię, i frajerski się nie liczy. Podobnie,
Pan nie wymyśla jak w swoich chorych warunków, jak masz ja jako walcz ze mną. Dwa razy dostaniesz trzeci. I tym francuskim akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Do usłyszenia.